Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Mortal Kombat X. Dzisiaj sobie gramy jako Skorpion, zobaczmy jakie ma trzy tryby. Tak więc pierwszy tryb to jest Inferno, zdobywa zdolność przywoływania demonicznego pomiotu. Ninjutsu, zdobywa charakterystyczne ataki przy użyciu dwóch mieczy. I płomienie piekieł, zdobywa kulę ognia, płomienie piekieł i ognistą aurę. Tak, dobra, bierzemy oczywiście pierwszy tryb. Kurczę, może przeciwko Sub-Zero co zagramy, co? Odwieczni wrogowie, czemu nie? Tylko tu bym chciał wybrać... Kryomanta, Wielki Mistrz, Niezłomny. Dobra, niech będzie, wiecie co, Kryomanta. Ależ pięknie te postacie wyglądają. Kurczę, no niesamowicie, słuchajcie, ta grafika wygląda w Mortalu. I desing właśnie tych dwóch postaci jest, no, według mnie najlepszy z wszystkich tutaj, jakie są dostępne. Shirai Ryu, dog. Lingui scum! Death is more honor than you deserve. Round one. Fight! Okej, okay, najpierw zobaczymy sobie, czekajcie, chwyt pomiotu, szarża pomiotu i skok pomiotu. To są trzy ciosy właśnie w tym trybie dostępne. Okej. Okay. Coś takiego, rozumiem. No rzeczywiście, przywołujemy jakiegoś tam pomocnika, który zadaje jakieś obrażenia. Mało, bo mało, ale coś tam jest. Dobra, złapałem go na szczęście. Właśnie muszę zobaczyć jeszcze jak linkę się wyrzucało. Wiem, że przód, tył chyba. Czekajcie, włócznia. O właśnie, tył, przód, kwadrat. Niestety, ale Sub-Zero mnie zamroził. Come here! Okej, pierwsza walka za nami. Teleport oczywiście każdy ten tryb ma, posiada. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Dobra, udało się w ostatniej chwili przerwać mu rzut. Finish him. Zobaczymy, jak wygląda tutaj ruch kończący. Średni dystans, czekajcie, tył, dół, tył, przód, trójkąt. Nie tak prędko. Może bym zrobił ten drugi. Dół, tył, przód, góra. Dobra, udało się. Akurat przez Skorpiony mam dwie Fatality odblokowane, więc spróbuję w następnej walce tą drugą pokazać, jeśli wyjdzie. No. Fajnie tutaj jeszcze widać, jak te oko mruga. Taki tik został. Wysyłany chyba jeszcze przez mózg. Dobra, wybierz nowego wojownika i zobaczymy sobie ten kolejny tryb, którym będzie ninjutsu. Charakterystyczne ataki przy użyciu dwóch mieczy. O, widzicie. Dobra, tutaj już losowo wybiorę sobie Ermac. Komnata Jinsei. Będę chyba musiał sam wybierać te rundy, bo albo komnata, albo martwy las. I tak w kółko. Nie no, zawsze jakaś tam się jeszcze trafi, no ale te dwie rundy bardzo często się powtarzają. Dobra, co my tu mamy? Lista ruchów, pewnie gdzieś tu są dodatkowe. O, jest osłabienie. Koniec podróży. Znaczy ja wiem troszeczkę jak używać tych mieczy, kataklizm. Cięcie zagłady, ataki podstawowe, ostrze zagłady, upadek, osłabienie. To są chyba wszystkie w tym wariancie, które są dostępne. No tak. Reszta oczywiście... oczywiście... Włócznia zostaje, tak jak została. No to jest... Chyba, czekajcie. Tak, włócznia została. Teleport został. Troszeczkę jest innych ciosów właśnie związanych z tym mieczem. Okej,
Okej, okay, super, prawie całe życie. No, wstawaj. Okej. Tak, słuchajcie, teraz wszystkie ciosy są praktycznie zamienione. Atakujemy tutaj używając tego miecza. Z tym, że nie za bardzo mi to wychodzi, jak widzicie. Chyba ani razu jeszcze go nie trafiłem. No dobra, coś tam dostał. Ale jest... No kurczę, atakuje raz za razem. Nie pozwala mi w ogóle wstać. Więc trzeba to załatwić inaczej. Nie wiem, czy się uda go dobić, bo mam już bardzo mało życia. No ale zobaczymy. Aj, on też za dużo nie ma. Wstawaj. Dobra, udało się. Spróbujemy Fatality zrobić, tą drugą. Dół, lewo, prawo, trójkąt. Też z średniej. Dobra, udało się. No i to jest coś fajnego. No to akurat bardzo mi się podoba. W ogóle dziwne, że Ermac, słuchajcie, ma mózg, bo podobno on jest po prostu zlepkiem dusz i to wszystko, więc nie wiem, dlaczego jest tutaj umieszczone jego ciało. Niby tam jakieś musi posiadać, żeby te dusze w czymś były, ale z tego co pamiętam, to on był po prostu zlepkiem, legionem różnego rodzaju dusz i dlatego tak powstał, więc nie powinien posiadać fizycznego ciała. A jedynie jakieś tam naczynie po prostu, które trzyma te wszystkie dusze. No ale dobra, nie będę tutaj wnikał w to. I została nam jeszcze jedna, słuchajcie, postać, jeden tryb. Płomienie piekieł, zdobywa kulę ognia, płomienie piekieł i ognistą aurę. No dobra, tak więc lecimy. Millina. Miałem sam wybrać. Świątynia Linkway, o! Tej świątyni bardzo rzadko wybierało. Nie wiem, czy w ogóle nam wylosowało chociaż raz ją. Oprócz tych rund, które ja sam wybierałem. Fight for me, fire demon. You do not command me. I will compel you nevertheless. Round one. Fight. No i dobra, mamy tak. Kula ognia, płomień piekielny i ognista aura. Dobra. Mamy tak. No właśnie, możemy tutaj podpalić postać, jeśli nam na to pozwoli, ale widzę, że chyba nie pozwoli. Bo będzie trzeba jednak zacząć walczyć normalnie, bo kurczę, widzę to słabo. Jeszcze na dodatek uniknęła. Cały czas uciekam z tego. Ja też potrafię teleport, jak ona. No i będzie po mnie chyba. Będzie po mnie. Cholera! Wygrała pierwszą walkę. Te moje bawienie się tymi właśnie kombinacjami. Dobra, przynajmniej się podpaliła. No i dobra, tak wygląda. Widzieliście sami. Okej. Okay. 1-1. Mamy 1-1. Więc trzecia runda musi być dla nas, niestety. Nie możemy jej przegrać. X-rayem troszeczkę zabierzemy. Nieźle. Uciekłem przed jej teleportem na szczęście. Ale tym razem się nie udało. Okej, okay, spalona. I pięknie.
Dobra, Fatality nie będę pokazywał, bo pokazałem te dwie. I Skorpionem sobie przeszliśmy. Tutaj ten odcineczek. Super postać, naprawdę fajnie się nią gra. W następnym odcinku zajmiemy się Sub-Zerem, więc jeśli wam się ten podobał, zostawcie łapkę i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!